Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyśmy rozpoczęli temat dla reportera i to jest dobry moment, żeby przywitać gospodarza Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Eryku. I zaczynamy. Środa, 6 dzień marca i nie czekamy nawet na telefon, bo on już jest, zatem odbieramy, nie odbieramy. Ktoś się rozłączył, ale linia jest może walna. Może ktoś nie był pewny, czy dzwoni na dobry numer. I jest, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. I słuchamy. Dzień dobry, ja dzwonię z taką sprawą. Chodzi o miejscowość Gołanice. Chodzi o plac zabaw, że jest po prostu w takim stanie, że no klękajcie narody, po prostu leżą butelki po prostu po alkoholu. No, po prostu niektóre osoby tam spożywają alkohol i po prostu oddają mocz no, w miejsca na tym placu zabaw. Okej. Okay. Proszę, żeby ktoś się tym zajął. Aha. Mhm. I jeszcze jedna taka sprawa by była, po prostu wyjazd z Gołanic, tam by się przydało po prostu troszkę załatać tą jezdnię, bo no, nie ukrywam, są dziury, tam się dosyć ciężko wyjeżdża. Wyjazd z Gołanic na którą drogę? Tą powiatową główną? Tutaj przy plaży, przy plaży. Przy plaży. Mhm. Okej, okay, no to zgłosimy, czy to jest droga, no muszę sprawdzić, czy to jest gminna, czy powiatowa. Natomiast jeżeli chodzi o plac zabaw, czy pan jest mieszkańcem Gołanic? Tak. Czy w Gołanicach mieszkają ludzie, którzy tam mieszkają, są sąsiadami, są u siebie? Nie możecie dopilnować, żeby wam nie właziło towarzycho wasze, bo to są wasi ludzie. No, chyba. No tak, no nasi, to nie przyjeżdżają nasi, no, ludzie z Poniecza po na przykład, nie obrażając no, no ja nie jestem, ale po prostu jest znieczulica, no i te butelki leżą w krzakach, no nie ukrywam, tam z dzieckiem iść, no to jest po prostu strach. Butelki też tam rozczaskane, bo tam jest asfalt, no i po prostu może się stać po prostu tragedia, nie? No, tam no, z dzieckiem możemy... dziecko się przewróci. Nie, dzielnicowie ze Święciechowy oczywiście mogą być, nie wiem, tutaj, żeby zwrócić uwagę, ale tak naprawdę... No kurczę, mieszkacie na fajnej wiosce, jesteście no wszyscy sąsiadami, przyłażą wam ludzie z waszej wioski, żeby sobie poimprezować i nie możecie ich zdyscyplinować, podejść i powiedzieć, słuchaj, bo to najczęściej młodzi ludzie, powiedzieć, stary, no wypad, my tu z dziećmi chodzimy. No nie wiem. No, nie tylko młodzi, bo starsi też tam. No, może to jedyne... Dobra, okej, okay, dobra, Gołanice, pozdrawiamy serdecznie, myślę, że pan wójt także z rewirem dzielnicowych porozmawia, no ale tam nie postawimy policjanta na 24 godziny, chyba. A jestem na krajowej mapie zagrożeń i nie ma żadnej informacji o, w tym jest, miejscu. A tak, swoją drogą Eryk zwrócił uwagę, jest coś takiego krajowa mapa zagrożeń, gdzie obywatele zgłaszają policji właśnie przekroczenie różne prędkość, niebezpieczne dzikie zachowania. Dzikie wysypiska, niewłaściwa infrastruktura drogowa i tak można wymieniać. I są też takie zagrożenia, właśnie pod względem zakłócania porządku i spożywania napojów i innych substancji w miejscach publicznych. Ale dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo, witam serdecznie. Dzień dobry. Pana redaktora. Słuchamy. Co tam u pana? Takie pytanko, ścieżka rowerowa Konkolewo, Garzyn. Tam jest przewidziany ten łącznik tutaj, żeby od Konkolewa się tą ścieżkę dostać, bo tam z dziećmi, teraz była niedziela, ładna pogoda, tą ścieżkę się dostać jest bardzo duży problem. Aha, chodzi panu o takie połączenie z samym Konkolewem, tak? Dokładnie, bo tam jest ta droga dosyć ruchliwa i uda się tutaj od CPN-u do tej ścieżki, to się zaczyna dopiero za wioską, to jest dość spory problem. Tam jest coś w planach, jakaś łącznik... Czy tam nic nie będzie robione z czasem? Nie słyszałem o żadnym łączniku. Chodzi właśnie pewnie o to, żeby przedłużyć chodnik Konkolewski. Nie wiem. No dobrze, łącznik. Pytanie, do kogo teraz to powinno należeć? Czyli czy to gmina ma budować, czy generalna dyrekcja? Bo ścieżka jest generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Zresztą pamiętacie, z jakich bólach się rodziła.
No dobra, dziękuję bardzo. Myślę, że mieszkańcy Konkolewa w kampanii wyborczej, samorządowej może takie pytania szanownym kandydatom do Rady Gminy Osieczna powinni zgłosić. A wybory tuż, tuż. No może. Dobrze. Za miesiąc jeden dzień. Ja wreszcie powiem, jaki jest numer telefonu do nas, bo już 5 minut audycji, a jeszcze nie powiedziałem. 65 529 5529. Ale z tym numerem jest tak, że kogoś wybudzić w nocy to doskonale ten numer zna i tak właśnie się dzieje. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej ciekawej sprawie. Jakby ktoś na internecie wstawił zdjęcie, że klęczę pod paczkomatem, to niech nie myśli, że byłem pijany, ani że się modliłem do niego. Tylko kurierzy malutką paczuszkę wrzucili w dolną półkę całkiem na koniec, taką leciutką z długopisami. To już panu odpowiadam, że można oczywiście, bo jeżeli pan dostaje powiadomienie, absolutnie to nie jest taki temat bardzo, że tak powiem, interwencyjny, zaznaczyć sobie, że trzeba to troszkę wyżej. To nie chodzi o to, bo ja bym ją normalnie sobie z dolnej półki wyjął, tylko nie wrzuconą na sam koniec. Uczulić bym prosił kurierów, którzy wrzucają te paczki jak leci. I mówię, malutka paczuszka wrzucona całkiem w dolną półkę na sam koniec. A. Więc naprawdę się nie modliłem pod tym paczkomatem, tylko usiłowałem wyjąć paczkę. Okej, okay. Pozdrawiamy serdecznie kurierów oczywiście, wszystkich. No, ale może też wolne, bo ja mam akurat nie, dużo ale ja pana rozumiem. Ja pana rozumiem. Tak ja chcę bardzo tych kurierów... Ale ja pana rozumiem, bo rzeczywiście, no wiesz, no nie każdemu łatwo jest tam... Wiesz, te w głąb sięgać, jak to leży pod tą tylną... A jak tylko ścianką. To wolne było. Ty jesteś bardziej gibki, chłopak, a ja jestem mniej gibki, więc tu jest ta różnica. Ale to uświadamiam, że można sobie wybrać taki troszkę gdzieś tam wyżej. Ale ja, jako klient mogę to wybrać, tak, czy oczywiście. Jako osoba wysyłająca? Jako klient. O. Odbierający. Widzisz. Czy jest informacja, uwaga... Już idę. Nowej rzeczy się jako paczka. Nowej rzeczy się nauczyłem. I jest klik i dobrze. I tak samo ja też cisnę teraz i słuchamy. Dzień dobry. Nie, 65 529 5529. Czekamy na kolejny telefon. I ten telefon właśnie się teraz pojawił, zatem odbieramy i słuchamy. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Kurier Info z tej strony. Ja bym chciał się odnieść do słów tego pana sprzed chwili. Bardzo proszę. Proszę pana, panie redaktorze, my jako kurierzy Infosta nie mamy wpływu na to, jak nam firma każe kłaść te paczki do paczkomatów, więc prosiłbym też trochę o wyrozumiałość w stosunku klient-kurier, bo naprawdę to troszkę śmiesznie wygląda z naszej strony, nie? Naprawdę, jak ja bym mógł, to ja bym mógł tą paczkę wrzucić do góry, ale jeżeli ja mam na skanerze podane, że muszę ją na dół wrzucić, to ja muszę wrzucić na dół. Bo powie pan, że można tam, bo czasem na skanerze jest, że prosi klient do góry, prawda? Ale... Czasem tak, ale w tym przypadku podejrzewam, że po prostu pan klient nie wiedział, że jest taka możliwość i nie zaznaczył tej opcji. Ale jak już rozmawiamy sobie tak sympatycznie, panie kurierze, to pan podjeżdża pan pod paczkomat i pan ma każdą paczkę konkretnie określoną, do której skrzynki włożyć? Nie. Każdą. Nie każdą, panie redaktorze, nie każdą. Czy które są wolne i wtedy wrzucacie do tych wolnych? Tak, dokładnie. Aha. Dokładnie, o, tak. Widzicie. I się człowiek znowu czegoś ważnego. Także pozdrawiam pana przed chwili i oczywiście panów redaktorów. Życzę miłego dnia i słuchamy dalej audycji. A my pana kuriera, słuchacza i wszystkich kurierów i kurierki, bo też są panie pracujące w tej branży, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Powiem wam, że w dzisiejszych czasach życie bez was byłoby wiele trudniejsze. Myślę, że nie ma tutaj co dyskutować nawet na ten temat, ale pozdrawiamy. A paczkomaty jako polski wynalazek tak naprawdę to jest genialny w Wielkiej pomysł. Brytanii stoją. Ale polskie. Polskie, oczywiście, tej właśnie firmy, o której mówił pan. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kolejny telefon, klient ten sam. Pozdrawiam pana kuriera. Ja nie mam pretensji o dolną półkę. Ja mam pretensję o wrzucenie leciutkiej paczki głęboko. Na sam koniec tej półki. Dla mnie nie jest problem się schylić. Chodzi o sam fakt wrzucenia tego na sam koniec paczkomatu. No tam się machnął. No czasem tak mamy, że nie jesteśmy tak do końca świadomi własnej siły i mi się czasem też zdarza czas przerzucić. Zaletkie i poszło i to jeszcze ślisko tam jest, bo to blacha. To w tym woryżku i to jeszcze, jak mówił pan, słuchaj, lekkie, bo to jakieś długopisy. No to tak, fiuch.
No. Może wrzucił na początek, ale siłą grawitacji poniesiona poszła pod tylną Albo wiatr ściankę. Zawiał. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak troszeczkę odniosę się strajków dzisiejszych. Takie jest fajne porównanie, jakie społeczeństwo ma problem, nie? Więc prawda jest taka i dobrze, że większość popiera rolników, bo teraz się odnoszę, jakie społeczeństwo ma problem z paczką, nie? Czy ta paczka jest z tyłu, czy z przodu, czy do góry, czy na dole. To co mają powiedzieć rolnicy, nie? Dziękuję. To można porównać teraz. Teraz to można porównać. I teraz w sprawie dopłat. Aha. Rolnicy strajkują drugi miesiąc. I piszą pisma i mówią, oni nie chcą żadnych dopłat. Żeby po prostu miasto to zrozumiało. Nie chcą, po prostu oni, no nie, jak to się mówi rolnicy, my nie chcemy dopłat. A co robi rząd? Uh-huh. A co robi rząd? Chce uspokoić rolników i znowu chce następną do hektara dopłacić pieniądze. A wie pan dlaczego chce dopłacić? No. Bo rolnicy ponoszą koszty i przez to strajkują. Uh-huh. A, nie mówię w Warszawie, ile posłów mają ziemi, ile mają po 1500 hektarów ziemi. Oni tą ziemię dzierżawią, oni kosztów nie ponoszą żadnych, oni biorą dopłaty i to co chcą, oni, to, rolnicy to jest przykrywka. I oni mówią tak, my dopłacimy rolnikom, a oni sobie wszystko ustalają pod siebie. Mm. Ale mówi pan, że wy nie chcecie... Oni biorą czyste pieniądze i oni biorą dopłaty, oni te wszystkie dopłaty do nawozu, czy tam teraz chcą dopłacić do hektara, żeby rolnicy z drogi zeszli. Mm-hmm. Ale to jest właśnie do tych, można powiedzieć do tych, co na stołku wysoko siedzą i oni biorą czyste pieniądze. Mm. Ale pod przykrywką, że dają rolnikom i cały czas kłócą. Rolnik, miasto. Okej, dziękuję bardzo za te opinie. To chyba właśnie był przedstawiciel tych środowisk rolniczych. Chyba, bo... Ale okej. Dziękuję bardzo. A propos, jak wygląda sytuacja tak, w ogóle? Tak, i bardzo dobrze, Jarku, że o tym mówisz, bo najnowsze wieści z drogi 309 między Rydzyną a Kaczkowem. O 9 miał się rozpocząć protest rolników. Mhm. Zerkam na zegar, 27,5 po 9. Jest tam nasz człowiek. No to w takim razie przenosimy się. Krótka przerwa, jeżeli chodzi o to łączenie. Wracam do telefonów za moment. Dobra. Filip Wybieralski. Przypomnę, że protest rolników miał się rozpocząć punktualnie o godzinie 9. Rolnicy mieli wyjechać ze stacji Orlen w Rydzynie i kierować się w stronę Kaczkowa, tam na rondzie zawrócić i ponownie blokować trasę w kierunku Rydzyny. Tak się jednak nie stało. O godzinie 9 nie było nikogo na miejscu. Obecne były jedynie patrole policji gotowe na to, aby zabezpieczać trasę przejazdu protestacyjnego. Ale oprócz nich rolników nie było komu protestować. Droga Wojewódzka 309 jest drożna, nie ma tutaj żadnych utrudnień. Droga Wojewódzka 309 to tak zwana Stara Piątka, czyli droga Leszno-Rydzyna, dalej Kaczkowo i trasa S5. Tutaj nie ma żadnych utrudnień. Z informacji, jakie uzyskałem, przy czym należy podkreślić, że są to informacje niepotwierdzone, nieoficjalne, protest ma się rozpocząć o godzinie 10. I tutaj kolejna informacja jest taka, że rolnicy mają się zbierać na parkingu przy restauracji sali bankietowej Oaza przy skrzyżowaniu Rydzyny z Kłodą, a następnie kierować się w stronę Kaczkowa. Zobaczymy, czy tak będzie. Póki co ruch na 309, czyli na drodze wojewódzkiej, jest płynny i nic nie wskazuje na to, żeby protest nadal się odbywał, bądź też miał się dzisiaj odbyć. Z Rydzyny Filip Wybieralski, Halo Studio. Dziękujemy bardzo Filipowi. Interesująca sytuacja. Może jacyś rolnicy jadący i słuchający nas tutaj zadzwonią i powiedzą, jak to wygląda. To odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witam. Jak już kiedyś mówiłem, ja z całym sercem popierałem i popieram strajk rolników. Natomiast teraz bardzo niepokojąca sytuacja. Ponieważ ten strajk się przerodził w spektakl polityczny. Wykorzystują to inni, po prostu, którzy rządzili, dzisiaj bardzo krytykują. Konfederacja, która chce po prostu wyprowadzić nas z Unii Europejskiej, to jest coś niebywałego. Natomiast rząd i nasz premier z całym sercem jest z rolnikami. Tłumaczy i pieniądze mamy. Czy po prostu tej świadomości mamy obecnie teraz? No niech to wszystko przemyślą.
niech tego nie urządzają, bo to jest po prostu coś groźnego, niebezpiecznego. Dziękuję za wszystko. Kłaniam się nisko. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się panu słuchaczowi. Opinie na temat strajku rolników mogą być opinie także od państwa, ale może te opinie za chwileczkę, bo musimy zrobić krótką przerwę. Jesteśmy, wracamy po przerwie i czekamy. Czekamy na państwa telefony 65 529 5529, czy to w sprawach bieżących, takich jak właśnie protest rolników, który ma się rozpoczynać. No już miał się podobno rozpocząć. Miał się rozpocząć. Ale może się rozpocznie. Też. Zobaczymy. No, jeżeli państwo macie jakieś informacje z trasy, jeżeli jedziecie, widzicie kolumny na przykład ciągników, które gdzieś tam zmierzają, to też nam dajcie znać, żebyśmy wiedzieli tutaj, czy nas znowu czekają właśnie utrudnienia. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, szanowni redaktorzy Rederka. Dzwonię z Rabica w takiej sprawie. Otóż od niedawna, przechodząc tutaj koło naszego kościoła Białego Boboli, zauważyłem, że nagle zostały wycięte wszystkie drzewa. I moje pytanie jest następujące. Na jakie podstawy to zostało wydane i kto zezwolił? Idąc, poprosiłem też o rozmowę naszego proboszcza, ale niestety nie mogłem się dostać i nie udzieliłem żadnej informacji. Proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Znaczy drzewa są na terenie kościoła, kościelnym, tak? No niestety. Pogadaliśmy. Dobrze, Kościół Świętego Andrzeja Boboli w Jabiczu wycięto drzewa. Może ktoś z parafian wie? No to czekamy. Niech zadzwoni. Może było na ogłoszeniach. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja również w sprawie tego strajku rolników jak najbardziej jestem za rolnikami, popieram, ale tutaj ten pan wcześniej, to pewnie był rolnik, bardzo słusznie powiedział o tych dopłatach. Te dopłaty powinny zostać zlikwidowane w kategoryczny sposób. Ja takie mam pytanie, może rolnicy mnie słuchają, niech się wypowiedzą, ktoś odważny, niech się powie. Ilu ludzi dzierżawi ziemię, nie bierze za to złotówki dopłaty i jeszcze płaci komuś haracz? Znaczy ci dzierżawiący. Rolnik jeszcze musi zapłacić haracz. Nie dosyć, że nie bierze dopłat, to jeszcze płaci haracz. To jak to się opłaci tym rolnikom? To po co brać tą ziemię na siłę? To jest taka druga strona medalu. O, bardzo interesujący pogląd. Ja myślę, że to jest dobry temat na dyskusję, bo nam się zbliżają wybory do Europarlamentu, tak? Dla mnie osobiście to powinno być tak. Jedzie rolnik do punktu skupu, wiezie tonę pszenicy, ona kosztuje 500 zł i dostaje ekstra 200 zł dopłaty za towar wyprodukowany. Okej. A nie za dzierżawę ziemi. Z tego co wiem, dopłaty są także do takich terenów, gdzie na przykład, nie wiem, zalesiane są, tak? A to jest zupełnie inna para kołów, to jest, to zalesianie, mówię, to jest inaczej by trzeba. Inaczej. Tak, inaczej by to trzeba było rozliczać, oczywiście. Tak. No dobrze, pomysł jest. O produkcję roślinną. No okej, to jest, zdaje się, unijna, ale mogę się mylić, czy to jest krajowa polityka. Myślę, że unijna, więc może temat na kampanię europejską. Ja przypominam, że tak na te wybory europejskie to tak idzie nas niewielu i tak potem głosujemy, tak nawet nie bardzo wiedząc na co i na kogo, a potem się dziwimy, że nam w Brukseli wymyślają różne rzeczy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Odnośnie tej polityki większej, czyli mówimy o tych strajkach, które odbywają się w całej Polsce. Ja bym chciał zadać pytanie, bo ja tego generalnie jestem za rolnikami, ale ta cierpliwość jakoś się też mi wyczerpuje, bo próbując zrozumieć, często rozmawiając, no dochodzimy bardzo często do tych samych wniosków, że wszystkie przepisy, które dokuczają rolnikom w tej chwili, między innymi ten wprowadzany Zielony Ład, między innymi te wszystkie organizacje, zorganizowanie różnego rodzaju transportu między krajami Unii, spoza krajami Unii Europejskiej, mówię na przykład o przewozie tego wątpliwej jakości różnych surowców z Ukrainy. Widzimy często jakieś tam obrazki w internecie, w telewizji, ale nie trzeba wiele wysiłku, żeby sprawdzić, że rolnicy byli bardzo zadowoleni z tej polityki, ponieważ z 35% ponad, które zostało oddanych, ja sobie to sprawdziłem, aż 45% oddano na wsiach i najwięcej głosów oddano w małych miejscowościach do 5000. Chodzi panu o głosowanie w wyborach parlamentarnych, tak?
Tak jest. Bo jeżeli rządzący przez cały czas wprowadzali różnego rodzaju przepisy, to wynika jasno z tych badań, że rolnikom odpowiadała ta polityka, więc nie rozumiem, czemu dzisiaj, skoro jest mimo wszystko, mimo tych wygranych wyborów procentowo, rządzi koalicja pozostałych partii, która zorganizowała sobie większość i przejęła władzę. To nie rozumiem, czemu jest teraz atakowana, bo ani nie odpowiada za sytuację, którą mamy. Po drugie, rolnicy mimo wszystko jednak według tych badań, które stworzono po wyborach i stwierdzono, że jednak ta polityka odpowiadała rolnikom, bo właśnie na małych miejscowościach rolnicy przychylali się do tego, żeby jednak PiS dalej rządziło i tą politykę kontynuowało. Okej, możemy sobie gdybać na zasadzie takiej, że być może PiS, nawet gdyby teraz rządził, też miałby problem z protestami rolników, dlatego tutaj do końca nie wiem. Natomiast, dobre pytanie, może jak gdyś rolnicy tutaj się nam jeszcze zdążą wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, chociaż myślę, że mówię, tam jest dużo bardziej złożona kwestia. No, Zielony Ład, Zielony Ład z jednej strony jest z Brukseli, ale z drugiej strony ktoś go w Polsce akceptował. Więc okej. Bardzo dobre pytania. Mamy następny telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Panie Jarku, witam. No, do poprzedniego słuchacza trochę się myli, bo na wsi nie mieszkają tyle rolników, co tam pan mówi, że do 5000. Znaczy, nie wszyscy mieszkańcy małych miejscowości wsi to są rolnicy, o to panu chodzi, tak? Tak, o to mi chodzi i trochę się zdziałem, bo pan tak trochę nieładnie to powiedział. Okej, dziękuję panu bardzo. Prosimy państwa bardzo, żeby się nie denerwować, bo wiecie, szkoda zdrowia. No nie po to ta audycja. Szkoda zdrowia, bo to jak ktoś się z samego rana zdenerwuje, to mu potem czasem siedzi do wieczora, to i tylko wrzody się robią z tego, więc tak ze spokojem. Dyskutujmy, wypowiadajmy swoje opinie, jak zawsze zachęcam do tego, żeby wypowiadać, aczkolwiek przestrzegam, żeby nie popadać czasem w zbytnią bulwersację, która potem owocuje tym, że musimy rozłączać telefon, bo padają słowa. Bywa i tak, nie będziemy ukrywać, ale tego bardzo nie chcemy. Ale bardzo lubimy odbierać połączenie. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo tak jeżdżę, błądzę. Takie pytanie do słuchaczy, czy widzieli te paliwo obiecane po 5.19, bo nie mogę znaleźć, jeżdżę, szukam, kurczę i nie ma. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, a jakby ktoś widział, to niech też mi da znać, będę bardzo wdzięczny. 65 5 29 55 29. Zapraszamy kolejnych słuchaczy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy telefon. Jest, tak jest, pięknie. Dzień dobry. Halo? Jest tam kto? Proszę mówić, śmiało. Nie ma. To nie mówimy. Dobrze, to może za momencik, sprawdzimy za chwilkę. Ja myślę, że ktoś dzisiaj jeszcze zadzwoni w sprawie wczorajszej wielkiej awarii mediów społecznościowych. Właśnie, jak tam sobie poradzili. Akurat byłem na przystanku komunikacji miejskiej i mówię, oj, włamanie. Poważnie. Bo akurat, tak, a co najlepsze, patrzę i ja mówię, muszę napisać, już jadę do was, do znajomych akurat, tak, jechałem, a tu nic z tego. Też nie działały. Mamy telefon, halo? Witamy. Dzień dobry. No nie. Widzimy końcówkę numeru, bardzo byśmy nie chcieli oddzwaniać, więc proszę mówić, ostatnia szansa. Jest tam kto? Nie, ktoś, i ta szansa została wyczerpana. Ktoś się bawi, albo ktoś sobie włącza muta. Wiemy, że to dwie dziewiątki na końcu, do ciebie mówimy. Do ciebie mówimy, dwie dziewiątki. Tu i piętnastka, dzień dobry. Tu najnes. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy panią. Ja bym chciała, bo teraz będą wybory, bo już kilka lat już walczymy tu, dzwonię z Sarnowy. Sarnowa. O bankomat, żeby był w Sarnowie. Bo przecież każdy musi jechać do Rawicza. Są ludzie starsi, to muszą kogoś prosić, żeby, a też muszą mieć pieniądze na tym, bo ktoś, sąsiada poprosić, żeby zrobił zakupy albo coś i nie ma pieniędzy. No a trzeba 5 kilometrów jechać do Rawicza do bankomatu, żeby wciągnąć pieniądze. Okej, czyli z jednej strony postulat dla kandydatów szanownych. No bo obiecali zawsze, mówią, że nie mam, gdzie mają zrobić. No gdzie mają, Sarnowa jest taka niby duża albo coś, bo to konserwator zabytków nie pozwala, to tak i z tym się tłumaczy.
Okej, okay, no dziękuję bardzo. Z jednej strony oczywiście to jest uwaga do szanownych samorządowców gminy Rawicz, z drugiej strony do szanownych bankowców, czyli zajmujących się tą branżą. No dzisiaj są różne sytuacje, są bankomaty, na przykład wolnostojące, które też są tylko pytanie. No i można też wypłacać w niektórych sklepach. Można wypłacać oczywiście w niektórych sklepach, ale to najczęściej jest związane z tym, że coś trzeba kupić. Tak. A i sklepy w określonych porach działają. No okej. Okay. Pytanie, czy brakuje tam woli, czy może na przykład nie ma potencjału, w sensie banki nie widzą potencjału, żeby tam bankomat stawiać. Mamy kolejny telefon. Mam nadzieję, że będzie wola teraz do tego, żeby z nami porozmawiać. A to ten sam słuchacz, jak rozumiem. Dzień dobry, proszę mówić. No nie. No i dobrze, no to już teraz nie... No dobrze, nie w takim razie. Nie kultywujmy tego połączenia, bo i po co. Mamy półtorej minuty do zakończenia dzisiejszego wydania, więc jeszcze zapraszam, jedna osoba na pewno się zmieści. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witamy, słuchamy, nie słuchamy. Coś to idzie jakoś po grudzie. Musimy no to czekamy, to będzie ostatnie. Wyprostujmy sytuację, halo? Jeszcze momencik, teraz zdaje się, że już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dzień dobry. O, ktoś jedzie samochodem. Dzień dobry. Ja z takim zapytaniem. Jest mgła, wiadomo, że jest ograniczona widoczność, nie? Teraz? A większość samochodów, tych nowych, co w tej chwili jest wyprodukowanych, jeździ się na światłach dziennych. No przecież to jest nie do pomyślenia. Dokładnie, ale teraz jest gdzieś mgła, czy w ogóle pan mówi? Znaczy, wie pan co, w tej chwili wracam od strony Rawicza. Aha. Tej mgły nie ma, ale jechałem rano około 8 w stronę Rawicza, to była mgła. Mhm. Faktycznie do 100-150 metrów. Mhm. Za to drugie auto, ja też tych nowych typów jedzi na światło dzienne. Tak, dziękuję. Nie umieją włączyć sobie tych normalnych świateł. No, ma pan rację. W zeszłym tygodniu mieliśmy taką dużą mgłę, jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Wiele osób o to prosiło. My też apelowaliśmy, że w sytuacji mgły nie jedźcie na trybie automatycznym świateł, tylko przełączajcie się po prostu na te światła mijania, bo naprawdę może dojść do bardzo nieprzyjemnych sytuacji. No mieliśmy spory karambol, prawda, na piątce. Zgadza się. A wiecie, jak to się dzieje, zwłaszcza na takich ekspresówkach, gdzie się jedzie... No, tam nikt poniżej 100 raczej nie jedzie, więc wyobraźcie sobie, ile macie czasu na reakcję, jak przed wami nagle wyrasta auto, więc tak, kochani, no pomyśleć troszkę, żeby tę wajchę o takie kawałek obrotu przy kierownicy przestawić. Dobrze. I to by było na tyle w dzisiejszym... No prawie na tyle, bo informacja, o której wspominaliśmy, czyli protest rolników, o którym wspominaliśmy niejednokrotnie, łączenie z Filipem było także i przekazuję. Jest prośba, zatem przekazuję. Zbierają się rolnicy przy sali Oaza. 4 ciągniki póki co i mają wyruszyć o 10:00. A ja dawno temu spod tej Oazy na piechotę do Kaczkowa szedłem. Taki był protest przeciwko wtedy kopalni węgla brunatnego. Jeden z najdłuższych spacerów w moim życiu. Piękne wspomnienie, piękne. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia jutro o 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.